Także no, główne założenie jest to, żeby zbudować tańsze auto, które będzie konkurencyjne i nie trzeba będzie worka pieniędzy wydawać na pewno. I tutaj ta koncepcja budowy tego samochodu to nie było zbudowanie takiego potwora, który miałby nawiązywać walkę z R5-kami. Dzisiaj same Yarisy na to. Ja od początku miałem taki trochę ambiwalentny stosunek o ten samochód. Głównie rozchodzi się o Haldexa. Słuchajcie, napęd. Jest tak, że jeżeli będziemy ten samochód wystawiać z Subaru czy z Lancerem, no to... Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flat Out, a ja jestem z Yarisem GR, z Rafałem. Witam. Na torze Modlin. Rafale, jesteś jednym z ojców tego projektu. No chyba tak, chyba pierwszy w Polsce, nie? Z Pawłem, także tak, zaczęliśmy. Porozmawiamy może najpierw o koncepcji, bo Paweł, mam wrażenie, mam nadzieję, że oglądaliście nasz wspólny odcinek z jego rajdowni, ale on bardzo żyje jeszcze czasami grupy N i bardzo wierzy w tamte samochody, że to było fajne i tych samochodów rzeczywiście wtedy jeździło bardzo dużo. I tutaj ta koncepcja budowy tego samochodu to nie było zbudowanie takiego potwora, który miałby nawiązywać walkę z R5-kami, ale właśnie taki samochód jakby grupy N. Dobrze mówię, czy...? Tak, dokładnie o to chodziło. Chodzi o to, żeby auto było tanie w eksploatacji, to jest po pierwsze, i nie było też drogie w produkcji, tak? Bo to nie sztuka jest wydać worków pieniędzy na auto, tylko sztuka, żeby po prostu tanio się ścigać, nie? I jeździć tanio tym samochodem. To już poruszyłeś ten temat kosztów. Ja myślę, że trzeba go poruszyć. No, trzeba go poruszyć chyba, i tak... Nie wiem, jak myślicie, ile kosztuje short block do tego silnika, czyli dół z tłokami, z korbami, z wałem? Rafale, ile? 13 tysięcy, także jak na nowy z fakturą i kupujesz nowy w salonie taki silnik, to według mnie jest bardzo dobra oferta. Wahacz? Wahacz 600 zł, klocki 400. Także to są bardzo dobre ceny. No właśnie, i to... daje szansę na to, że po pierwsze, jako że te graty są dostępne w ASO, to być może nie będzie takich problemów jak z tunerami, gdzie jeden wahacz jest na aucie rajdowym, a drugi w sferze marzeń, bo się jeszcze nie wyprodukował. No i kwestia jest taka, że rzeczywiście te koszty można planować. To co, teraz może pogadamy o różnicach, jakie tu są względem modelu seryjnego. Tu przede wszystkim tak, jest zmienione zawieszenie, tak? Zawieszenie jest założone Samsonasa, to jest taka największa przebudowa, sadzona klatka, tak? Od Schaefflera, hotele sportowe, no i ogólnie auto przygotowane, obspawane na dworze, przygotowane do motosportu po to, żeby wytrzymywało te przeciążenia. Także to są takie główne zmiany. Jeżeli chodzi o silnik jest na tą chwilę seryjny, bo chcemy jakby do tej jedynki dążyć. Ze skrzynią biegów też na razie jest seryjna zamontowana, ale wiadomo, jeżeli to auto ma się ścigać, to będziemy coś chcieli z tą skrzynią biegów zrobić. Krótsze przełożenie, ewentualnie sekwencyjna, może jakaś główka zamontowana. Hamulce w tym samochodzie w zupełności wystarczą, nie mają żadnych problemów. To są większe hamulce niż w Evo 10, prawda? Dokładnie, mimo że masa jest dużo mniejsza. Przy takiej pogodzie można upalać naprawdę długo i hamulce te, jak na wakacjach by były. Także, no i klocki kosztują 400 zł, tak? Także i wytrzymują klocki seryjne, nie trzeba zakładać. Nie trzeba nic zakładać, także wytrzymują klocki. To sprawdzimy dzisiaj, mam nadzieję. Myślę, że tak, będziemy próbowali. Także no, główne założenie jest to, żeby zbudować tańsze auto, które będzie konkurencyjne i nie trzeba będzie worka pieniędzy wydawać na ten samochód. Czyli tak w skrócie, jest to samochód, który ma się wpasować w tą lukę Lancerów i Subaru, których już po prostu nie ma, bo chyba z tego co pamiętam, to ten rok to jest ostatni rok homologacyjny tak zwanego hatchbacka Lanosa, czyli wersji N14, dlatego Michał Pryczek stwierdził, że w ERC to jest ostatni moment, tak, żeby jeszcze w miarę przyzwoitych kosztach pojechać. Dokładnie tak. Także. Bez auta z R-ką. Więc tak to wygląda. Ale jeszcze w sumie nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy, która jest bardzo widoczna z zewnątrz, bo ten samochód poza przeróbkami, o których wspomniałeś, różni się wyglądem. Bo no tak, to oczywiście, to widać na pierwszy rzut oka. Mamy zderzak zaprojektowany w Polsce, mamy błotniki zaprojektowane w Polsce, maska jest wyposażona w loty i to, co mi się bardzo podoba, to jest płyta, która fajnie zachodzi, oczywiście aramidowa, fajnie zachodzi na zderzak.
Tak, wygląda to osłania spoko. To wszystko tak, że to wygląda naprawdę przyzwoicie. Nie? Dobra, to ja biorę kamerę do łapki i pokażesz mi wszystkie szczegóły, dobra? Dobra. Pojawiam się znowu, ale tylko na chwilę, bo teraz chciałbym, żebyście zobaczyli w szczegółach, z bliska, jak wygląda ten samochód, no i czym się różni od wersji drogowej. Zaczynamy od przodu. Od przodu. Inna konstrukcja zderzaka, tak? Także tu od razu inne te przetłoczenia. To samo jest z błotnikiem, także ma trochę takie potężniejsze przetłoczenia. Tak. Inne lusterka, to od razu też na pierwszy rzut oka widać. Wlot oczywiście na dachu, żeby troszkę w kabinie było chłodniej. No dalej wiadomo, mamy boczki specjalnie wykonane. I to wykonane, zaprojektowane w Polsce. W Polsce przez Pawła, tak. Także to już wszystko robimy w Polsce. No oczywiście, klatka bezpieczeństwa. Fotele sportowe, mocowania foteli, kierownica jest też odsunięta, deska jest wyflokowana po to, żeby tam refleksów świetlnych nie było. Jest hamulec hydrauliczny, ręczny, oczywiście też zaprojektowana jest nowa linia hamulcowa z przewodami. Nowa linia paliwowa. Mamy nowo zaprojektowany zderzak. Taki też inspirowany autem WRC. Dokładnie tak, z lotami. No i mamy dodatkowy element tu, aerodynamiczny, tak. A o masie nie mówiliśmy. Jaka jest masa wersji rajdowej? Około 1270 kg, ale tu jeszcze jest troszkę pola manewru. Myślę, że jeszcze uda się zdjąć, tak. To kilometrów. Ja wam tylko, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Przypomnę, że taki N-kowy Lancer to jest takie 1350-1370 kg, więc dokładnie. To jest 100 kg mniej, a ten samochód jeździ dokładnie na takich samych oponach. To, czego nie widzieliście wcześniej, to deska, która deska, wygląda bardzo fajnie. Co prawda ten środkowy panel troszkę zasłania, ale słyszałem, że już pracujecie. Tak, są plany, tym. Żeby go ewentualnie usunąć, tak, także to jest na razie koncepcja. No dobra, to ja jeszcze mam parę słów do dodania, to przenosimy się naprzód. Chodź Rafale, jestem, bo jestem. Jeżeli chodzi o Yarisa, ja od początku miałem taki trochę ambiwalentny stosunek o ten samochód. Głównie rozchodzi się o Haldexa, czyli to, że ten samochód nie ma mechanizmu różnicowego międzyosiowego, więc tylna oś może jechać maksymalnie tyle, co przednia oś. Prawie. Niekoniecznie, bo tam jest inne przełożenie, tak. Ale generalnie no jest dużo opinii na to, że się te napędy przegrzewają, ale no, to nie oszukujmy się, no jeżeli przy takiej pogodzie będziemy bączki kręcić tym autem, to każdy napęd się przegrzeje. Czy Lancer tak. Też by na no pewno się, umarł. No umarł dokładnie, także to według mnie tu nie ma problemu z napędami, jeżeli chodzi o ten Haldex. Także no, zobaczysz zresztą sam, że przy takiej pogodzie myślę, że nam się nie wyłączy nigdy ten napęd. Znaczy wiesz, żeby nie było, ja mam bardzo otwartą głowę i tylko po prostu jakieś tam swoje przemyślenia na ten temat i po prostu jestem ciekaw, jak to zadziała. Jeżeli się obsługuje to z głową, to myślę, że nie będzie problemów. Także no zresztą przekona się sam, nie? Dobra, to wiesz co, jeszcze jeden temat, bo rozmawialiśmy o napędach. Toyota wypuszcza te samochody w dwóch wersjach, prawda? Tak. Wersji w trzech w zasadzie, no ale interesują nas tak na dobrą sprawę dwie wersje. Jedna to jest pakietem Sport, druga zwykły Sport, zwykły Dynamic. Jeżeli różni się to napędami, jeżeli chodzi głównie napędami, na przedniej osi i na tylnej osi są zastosowane wtedy szpery. W tej wersji nie ma szper, bo będą szpery zakładane płytkowe. No. To właściwie wszystko powiedziałeś, o co chciałem cię zapytać. No właśnie, bo to jest, przypomina trochę czasy Lancera, jak była wersja GSR i RS i rzeczywiście nawet napędowo RS, taki z salonu, był słabszy, bo tam ta szpera była tylna spięta prawie tyle co nic. Trzeba ją było od razu przebudować, więc teraz jeszcze tych szper nie ma, ale uważam, że to jest bardzo dobra droga, bo ona wpływa na cenę. Dokładnie. O cenie będziemy na koniec, bo uważam, że jest bardzo dobra, ale chcę was jeszcze chwilę potrzymać w napięciu. I co, to już teraz wsiadamy, upalamy. Jeździmy, no co tutaj dalej. Jeździmy, no. Cieszę się. Dobra, moi drodzy, pakuję się pierwszy raz w życiu do Yarisa GR i to od razu w wersji rajdowej. Dziękuję Pawle, że dałeś mi taką możliwość razem z Rafałem. Co prawda ciebie tu nie ma, żałuję. Cóż, nie wiem, czy będzie nas słychać.
Przepraszam Cię, Rafale, że tak wcześniej nie pogadaliśmy, ale dlatego, że właśnie dwa Yarisy były za nami. Chciałem zobaczyć, czy jestem w stanie przed nimi się utrzymać. I całe szczęście tak. Pierwsza rzecz, którą się tu czuję, to jest zupełnie inny klimat niż Lancer. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Tak, dokładnie. Ja tu się bardziej czuję jak w Renault Sport, ale to nie jest wada. To uważam, że to jest cecha i to bardzo dobrze, no bo nowe Meganki Sport jeżdżą bardzo szybko, z tym, że tu mamy dużo lepszą trakcję. No na pewno. No. Czuć lekkość i bardzo szybko to auto hamuje, to trzeba podkreślić, nie? Przynajmniej ja z mojego czuć. Tak. To, co jest niesamowite również, jeżeli chodzi o ten egzemplarz, to jest precyzyjny układ kierowniczy. On jest bardzo, bardzo krótki. Ja na tym torze jeździłem wieloma samochodami, ale chyba nie było żadnego auta, w którym nie musiałem przekładać rąk. Tak, w Lancerze czy w innych autach jest to niemożliwe. Tutaj, a tu praktycznie na raz. Tak, tu wszystko się jedzie na raz. Dla tych, co dużo grają w sim racingu, myślę, że to się bardzo spodoba. Hamulce, tak jak powiedziałeś, tak też jest. Absolutna petarda. Na pewno nie wyciskałem z tych hamulców tyle, ile się da. Z racji tego, że no, jeszcze ta moja noga nie jest taka super sprawna i ciężko jest mi mocno hamować. Ale jeżeli chodzi o pojemność cieplną, jest naprawdę bardzo dobrze. Słuchaj, to jest seryjny klocek za 400 zł. To jest naprawdę totalny sztos. No. To, co robi ogromne wrażenie, to jak w tym małym silniku wstaje turbosprężarka, no. Nie? To jest tak, dół jest, no. Że Lancerem, jakbyśmy tutaj jeździli, to trzeba byłoby kombinować, bo dwójka byłaby mocno szarpana, nie? A tutaj z tej dwójki idzie bez problemu. Tutaj jest absolutnie bez problemu. Próbowałem schodzić do jedynki. Moim zdaniem było to absolutnie bez sensu. Dwójka jest dobra. Z dwójką bez problemu to było. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to ciężko tutaj mówić, gdzie jesteśmy, bo jest dobrze, jest bardzo stabilne. Myślę, że każdemu, kto chce się wdrożyć, kto ma duże doświadczenie z Bośką i chce spróbować czterołapa, to bardzo szybko się dostosuje, bo wszystko to, co działa w ośce, działa też tutaj. Napędy. Tutaj, tak jak wspominaliśmy, jest to ta wersja, która będzie jeszcze doposażona o szpery, które ze względów covidowych jeszcze się nie pojawiły, ale będą. No cóż, troszkę brakuje tych szper, ale wydaje mi się, że ciężko rozmawiać o czymś, co jest taką pieśnią tylko na chwilę, bo skoro te szpery będą... To będzie całkiem inne auto. Tak, to będzie zupełnie inny samochód. Jeżeli płytka, to auto będzie robić robotę naprawdę. No i to, co mnie najbardziej zastanawiało, czyli jak sobie ten centralny dyfer Haldex poradzi. Odcięło coś, jakąś kontrolkę pokazało, no nie widać żadnych kontrolek. Słuchajcie, z napędu. Jest tak, że jeżeli będziemy ten samochód zestawiać z Subaru czy z Lancerem, no to jest zupełnie inny charakter. To próbowałem tym samochodem troszkę porzucać, on tego nie lubi, on lubi jechać bardzo precyzyjnie, bardzo ciasno i wtedy jest sprawny, więc pytanie, czy jest sens robić coś, co będzie zupełnie wbrew charakterowi. Jeżeli chodzi o taką super precyzyjną, tak jak powiedziałem wcześniej, sim racingową jazdę, to jest bardzo dobre narzędzie. Moim zdaniem na takim trudnym OS-ie z podbiciami, ciasnym, no to auto nie będzie męczące, będzie łatwo pojechać szybko. Lancerem trzeba będzie cały czas gdzieś uważać, żeby tył nie latał po krzakach, a tym samochodem może troszkę mniej widowiskowo dla kibiców, ale wydaje mi się, że bardzo sprawnie. No i jeszcze jedno słowo o tych dyfrach. Szczerze mówiąc, ja dzisiaj jestem totalnie nieprzygotowany, bo wszystko, co o Yarisie było powiedziane, to już jest w sieci, więc też specjalnie nie czytałem tych artykułów, chciałem to po prostu poczuć, jak to działa. Na początku jeździłem w trybie sport, tak? Tak, dokładnie. Auto po prostu prowadziło się jak dobra przednionapędówka, bez wad auta przednionapędowego, czyli no po prostu szybko odjeżdżało z zakrętu. Natomiast w trybie track, takie są moje odczucia, nie wiem na ile to się zgadza z ulotką Toyoty, było delikatnie bardziej narowiste i w trybie track bardziej odczuwałem brak szper. W sporcie myślę, że mógłbym w miarę sprawnie pojechać bez tych szper. Tak, no, trzeba by to porównać, jak się przejechał wersją z torsenami. No,
fajnie do porównania. No to co, to też będzie szansa podobno, tak? Myślę, że spróbujemy, no. No zobaczcie, to jest mega precyzja. Można bardzo dużo rzeczy zrobić w zakręcie. Bałem się, że z racji tego, że nie ma tutaj jakichś magicznych zbrodnic, ładnych, wyfrezowanych, aluminiowych machaczy, to nie będzie tak finezyjnie, ale być może te elementy są zupełnie niepotrzebne, żeby auto było szybkie, a dzięki temu, że tych elementów nie ma, to po prostu jest tanie. I o to chodzi. A być tanie sprawia przyjemność. Więc my zjeżdżamy, zobaczymy, jak się jeździ wersją cywilną. I tyle. A ten dźwięk trzy cylindrówki jest naprawdę fajny. Jest zajebisty. Jest fajny. Czuję tu żadnego problemu, braku jednego cylindra. Ja też, absolutnie żadnego. I zdecydowanie mogę powiedzieć, że świat się zmienia, zmieniają się samochody. Kiedyś, 5-10 lat temu, na takiej imprezie jak dzisiaj byłoby bardzo dużo Lancerów. Dzisiaj były Yarisy. Absolutnie nie było to zaplanowane. Oznacza to to, że po prostu ludzie szukają czegoś nowego. A uważam, że nowe w przypadku Yarisa GR nie jest złe. Oczywiście, ten samochód ma zupełnie inny charakter niż oldschoolowe czteronapędówki. Jest mniej agresywny, jest bardziej przewidywalny. I dzięki temu najprawdopodobniej jest szybszy, pomimo że moc jest niższa. Co, szczęśliwi jesteśmy? Super chyba, co? Ja, wiesz co, jestem mocno zaskoczony i... Ale zaskoczony pozytywnie czy negatywnie? Nie, jestem zaskoczony oczywiście pozytywnie. No, ja nie da się tego samochodu zestawiać tak jak większość osób zestawia z Lancerem i Subaru. To jest zupełnie co innego. Ja bym ten samochód, jeżeli już, to zestawił z przednionapędowymi hot hatchami, bo jest podobna precyzja, podobna responsywność, tak jak w Megantyn. To się wydaje, że w ogóle to jest dużo większy silnik niż jest i na pewno nie turbo. Nie ma jakiegoś takiego ciosu jak w Lancerze, ale to pomaga szybko jeździć, nie? No bo nie ma czegoś takiego, że nagle cię przestawi w zakręcie jak się rozpędzasz. Więc to mi bardzo odpowiadało. Chyba to jest moment, gdzie trzeba porozmawiać o hajsie. Ile kosztuje taka zabawa? I jakie są plany? Ile kosztuje? Pewnie rozmawiałeś z Pawłem na temat ceny. Tak, ja wiem. No, także według mnie cena tego auta jest w porządku, tak? To trzeba powiedzieć. 45 tysięcy euro netto. Tak, netto, dokładnie. Przygotowane auto. Przygotowane auto w takiej specyfikacji podobnej, tylko że uszperowanej, tak? Dokładnie tak. Więc wydaje mi się, porównując to do tych chorych cen, które się robią za seryjne egzemplarze, które od koników są droższe niż w salonie, wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwa cena. W tej cenie macie samochód, który jest na pewno bezpieczny, który jest przewidywalny, no i jest przede wszystkim nowy. Nowy, to ma... części dostępne, tak. Także to jest bardzo duży plus, nie? Także jak do Lancera musisz szukać silniki po Allegro i nie wiadomo co kupujesz, tak? Także tu cenę dokładnie używanego silnika Lancera kupujesz nowy w dół, nie? Dodatkowo, no myślę, że jeżeli ktoś szuka jakiegoś finansowania zewnętrznego, sponsor i tak dalej, to będzie ważny argument, że pierwsza rzecz, jest to samochód nowy, świeży, dostępny dalej w salonie, a nie Lancer, który jest prawie już w klasie historycznej. I druga kwestia jest taka, że można już o tym mówić, że są plany na puchar? Zobaczymy. Coś jest, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także na razie nie chcemy mówić o tym głośno, ale są plany, tak. Więc wydaje mi się, że to bardzo fajnie uzupełni lukę pomiędzy autami Rally 3 i Rally 4. No bo właściwie wydaje mi się, że koszty obsługi będą podobne jak Rally 4, czyli stare R2. Tak, ale jednak tańsze nawet. Może tak być. Puchary już, a propos wracając do tego pucharu, we Włoszech już puchar ruszył, nie? Za 2 tygodnie albo za 1,5 tygodnia ruszają pierwsze starty w Norwegii. W przyszłym roku już jest zaplanowany puchar, także zobaczymy, czy u nas się ten puchar uda ruszyć. No właśnie, bo to może jeszcze takie słowo końcowe, bo mimo że Toyota zrobiła samochód, który podobno miał być bardzo rajdowy, to zapomniała o homologacji, prawda? I ten samochód na ten moment nie ma homologacji. Nie jest homologowany. Więc jedyne co zostaje, no to takie klasy oparte trochę na przepisy proto, ale z myślą właśnie o tym samochodzie. Zobaczymy, no trzeba będzie na pewno go schomalować, od tego trzeba zacząć. Cieszę się, że mogłem tu być, super, cieszę się, że mogłem z tobą pojeździć na prawym, na lewym i jeżeli tak ma wyglądać przyszłość motorsportu, to jestem spokojny. Super. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.